RKM-u. Po 8 rozegranych wyścigach goście prowadzą 25-23, a więc tylko dwupunktowe prowadzenie podopiecznych Jana Grabowskiego. Popatrzmy, wyścig 9, Korbel, Kustos, Liger, Krug. Bardzo dobry start dwójki Zielonoguzan. Andrzej Kusta na cele, próbuje tam walczyć po zewnętrznej Tomasz Krug, ale wychodzi na drugą pozycję, choć tylko na chwilę, Dariusz Fliger. Tomasz Krug wychodzi na drugą pozycję. Andrzej Kusta pierwszy, na nim Tomasz Krug. A więc wydaje się, że riposta gości natychmiastowa w tym wyścigu dziewiątym. Po porażce podwójnej pary Dudek, Walasek w biegu ósmym. Teraz zanosi się na podwójne zwycięstwo Zielonogórzan, choć próbuje atakować po zewnętrznej Dariusz Fliger. Tomasza Kruga prowadzi Andrzej Kusta, otwiera ten atak Tomasz Krug, ale teraz chyba już Tomasz Krug nie da rady i Dariusz Fliger wyjdzie na drugą pozycję. A walka na prostej. Dariusz Fliger 3, Tomasz Krug. Dariusz Fliger będzie drugi. Będzie drugi, czy wypchnie go Tomasz Krug. Jakaż zacięta walka emocjonująca o drugą pozycję. Prowadzi Chustrza. Krug walczy z Dariuszem Fligertem o drugą pozycję. Teraz zamknął umiejętnie Dariusza Fligerta Tomasz Krug. Choć ten jeszcze nie daje za wygraną. Jeszcze walczy do końca. To już ostatni łuk. Defekt motocykla Dariusza Fligerta i podwójne zwycięstwo pary ZKZ-u. Polmos kończy się podwójnym zwycięstwem Zielonogórzan. Ten wyścig zwycięża w nim Andrzej Chustrza, który teraz popisuje się jazdą na jednym kole. 3 punkty Andrzej Chustrza, 2 punkty i wielkie brawa dla Tomasza Kruga, który przez całe 4 okrążenia odpierał zacięte ataki Dariusza Fligerta, któremu dosłownie na ostatnim łuku zdefektował motocykl. 1 punkt dla Rybniczan przywozi tym samym Mirosław Korbel.